Prdel, rozvalami! Co my tu do cholery robimy? Strzelają ze wzgórza! Ruchy, ruchy, ruchy! Postać fizycznie chyba raczej nie jesteśmy podobni. Temperamentem pewnie tak. To co mogę powiedzieć? No, wreszcie dostałem zadanie, żeby podłożyć głos pod człowieka inteligentnego, który jest specjalistą od spraw elektronicznych, komputerowych, o tak bym powiedział. Ale jest jednak przez przypadek w wojsku. Czyli on bardziej się dziwi, niż jest przekonany o tym, że bardziej zna wojsko z filmów, z jakichś właśnie gier komputerowych, a nie z życia, prawda? I ma takie chwile wahania, że raz się cieszy, że jest w tym oddziale specjalnym, bo to jest dla niego jakiś początek przygody. Potem klnie, że to jest wszystko niepotrzebne, po co on jest w tym oddziale, jak jest oczywiście zagrożenie życia. Ja myślę, że on ma takie cechy jak każdy człowiek. Jest też osobą, tak jak już wspomniałem, na podstawie jego zachowań mogę stwierdzić, że on jest takim człowiekiem pełnym sprzeczności. Bo czasami jest taki trochę tchórzliwy, a czasami potrafi wystąpić, wyjść przed szereg i być agresywny. Może nie do końca, ale przynajmniej pokazać tak zwany pazur. Stąd pazurę wzięli, żeby podłożył pod niego głos. Śmigłowca wroga! Haggard, nie mogę uwierzyć, że prowadzisz nas przez kolejne pole minowe. Na GPS-ie ani śladu naszego klienta. Czy on na pewno tam jest, sierżancie? Da, o ile dowództwo nie wcisnęło nam jakichś starych danych.